Sława Jezusu Chrystu. Witaju was ja, brat Petro Kurkiewicz. No, majemu wrze grudeń, przystupajemo w cię chłodneciu do nijakich, kepskich, złych komentariów dla cudowych czytań z 26. niedzieli po zesłaniu Świętego Ducha, jaka przypadaje na 19 grudnia, i takim czynom ona jest takoż świętą Świętego Mikołaja i Chrystus woskresły i dozwodyć, ale siechodnik kiepkuwaty budemo Światomu Mikołaju. Dumaju, że dity za, to i dorosli chaj buduć za. Chrystus, ja pytaw Chrysta i Mikołaja, pro koho z nich bilż choworyty, czy pro woskresinio Chrystowe, czy to pro cudotworce Mikołaja, ale Chrystus peremich w tych zmachaniach na pokoru i prosto podołał i skazał, że będę pro Mikołaja, no i Mikołaj tu zdał się i będę pro Mikołaja. To taki wstup, czemu on będę choworyty pro czytania powiązani z Mikołajem, a nie pro woskresienia Chrystowe i czytania powiązani z Nedilii. Do rzeczy, Nedilni czytania to Efesjan 5, 9, 19 i Łuka 12, 16, 21. Natomiast czytania na kotych myt opierają się na to, Jewrejów 13, 17, 21 i Ewangelia Łuki 6, 17 po 22. Ale ja w pryncypie nawet przeczytania nie będę tam czytać. Biblia idę z jechodni heć, a przychodzi miszłok, a w nią i z nim, i w nią, i nad nim, i pod nim Święty Mikołaj. Będę mówić pro Świętego Mikołaja, znaczy, będę mówić pro lubow bliźnich. Albo, jeszcze krasie, będę mówić wam sobie, jak przez lubow bliźnich staty osobою. My nie narodzimy się osobą. To nieprawda, co skazał święty Augustyn. Więc skazał takie, Bóg stworzył tebe bez tebe, ale spasty tebe bez tebe nie może. Nieprawda. Jak Bóg spasty tebe bez tebe, twojego spiw uczestni nie może, tak i Bóg nie stworzył tebe bez tebe. Coś stworzył, a z czymś poczekaw. Na kogo? Na tebe. Tomu proces stworzywania nie zakończył się stworzeniem Bogom, ale prodążył się stworzenia stworzywaniem toboju. Jasna sprawa, spomniczył Boga. Pro lubow bliźnich choworyt nam najbliższy Jezus w prycie pro miłosernoho Samarianina, i pro jakoho my choworyli w popredniu mu komentarii na minułą niedzielę. Tam była właśnie prycia pro Samarianina. Cej pan Samarianin, tak jak nasz Mikołaj, dumaje mu, jak Mikołaj lubił ditej, tak cej pan Samarianin lubił worogów, bo Jewrej to był dla niego w pryncypie woroch, a tu win pokazuje lubow do woroha, tak że my, jak Mikoła do ditej, tak my do worogów powinni stawić się. Cej pan Samarianin wmił lubyty czużych i worogów, bilż niż pobożny świeszczennik i świcki lewit swoich. Win, cej Samarianin, zworuszył się i dijaw, a ti panowe, świeszczennik i lewit, ani nie zworuszyli się, ani nie dijali. A tam jeszcze wystupają bandyty, którzy poranili tego pana Jewreja. Wony nie zworuszyli się, tylko schamianili, wony jakoś orzestoczyli się i dijali. Tak, zobaczymy, bandyty to jest ci, jakie nie tylko nie zworuszyli się, ale wony jakoś orzestoczyli i dijali. Świeszczennik i lewit to jest ci, jakie nie orzestoczyli się, ale takoż nie zworuszyli się. Nie je niżni. Je jakoś zaszkrupili, je twardo szkiri, grubo szkirni. Mają twardy serca, nie zworuszyli się, ale i nie dijali. A dobry Samarianin i dobry Mikołaj i święty Mikołaj, one zworuszyli się pewno i dijali. Ja nie znaję, czy święty Mikołaj zworuszował się nie do ludzi tej. Nadiósł, że tak. Że na początku nastąpała ta lubow wnętrzna, skażemy duchowna, czy wirtualna, psychiczna, a potem aż lubow w dijach.
Kołyś odna monachynia meni skazała procycho Samariany, na szczo bilszy je toj, kto ne zworuszuje się, a czynić dobro, wid toho, kto zworuszy wszys, czyny w dobro. Bo toj, kto ne zworuszy się, a uczyny w dobro, uczyny w dobro tak bezkorysno, zowsim ne rady sebe. A co jaki zworuszy się, troszkę, znaczy to rady sebe, no, żeby zaspokoić se zworuszenia, żeby nie dodaty bólu temu zworuszeniu, żeby nie dodaty kryku swojej duszy. Tak, że może nawet skazać w połoni swojego zworuszenia Samarianem dopomich, bo wrzenem ich nie dopomóch. To jak tak ty pobaczysz poranego ptaszka, albo małego peska, głodnego i ty zworuszy się, to popróbuj, ty wrze w połoni tego poczucia, popróbuj. Teper nie dopomóż ty je w połoni, ty musisz. To nie tak, że ty, że chcesz. Ty musisz. Pomirić jego zworuszenia, ty, że musisz. No i ta monachynia tak kazała, że bilszy je cej, bo bilsz bezkorysno. W jakomuś może plani tak, ale w jakomuś planie chcę wam skazaty, że to nie. Dumaj, że bilszy je toj, kto i zworuszy się, i dija. Czemu? Тому що це зворушення його душі показує цю душу, яка це душа. Показує це серце, цю внутрішню психіку, ці прагнення цієї особи, чим живе ця особа, на яких хвилях вона. І це, що вона побачила, який ефект зробило в її душі, що ця душа є тонка, чиста, легка на підйом, легка до зворушення. Чому? No bo ona czysta i lekka. Bo ona nie egoistyczna, nie gruboszkirna, nie egotyczna, nie gordowyta, nie zaderająca nosa, nie slipa. No bo właśnie ona taka zryjacza. Bo ona jest jednym wielkim, ona szeroko odkrywa oczy. Ona, ta dusza, staje jak Bóg. Bóg jest taki. Bóg płacze i ona płacze. Ci dobri wczynki nie je czymś zewnętrznym, nie je prymusą tylko zdrowego głuzdu, nie je prymusą tylko jakiegoś własne racjonalnego podchodu, nie je prymusą siły woli tylko, ale je wyklikani sercem, je wyklikani zworuszeniem głębokim, emocjonalnym. Це не тільки ця доброта самарянина, це не тільки його доброта назовні, на експорт. Це доброта, котра перед цим, як обнаружиться, як заманіфестується назовні, вона маніфестується внутрі цим зворушенням. Він вже всяке добро вчинив внутрі, коли ще не вийняв був ані вина, ані олії. Тільки затримався це, і коли побачив, зворушився і затримався, зійшов зі свого ослика, І всяке добро вже було вчинене в його душі. Думаю, що ця любов є найважливіша, тому що такою любов'ю ми можемо дійсно любити всіх на світі, ескімосів і аборигенів, а між одним і другими голодних етіопських дітей. Ми можемо просто зробити таку свою душу, що внутрі любити вже всіх і все, із усіх поколінь, з усіх епох, i z zaciekawieniem czytaty historyczne knihy, lubię czy cich, pro jakich czytają. To będzie taka ekskursja do dom w 19 stolicia, albo w 13 stolicia. Tak. Co odbywa się, kiedy ludzie tak lubią? Що відбувається з душою Самаріанна і що відбувається з душами цих бандитів, розбійників, які побили цього пана, цього хлопця, і з душою Левіти і священника, які прийшли мимо. Що відбувається в душі Миколая, котрий допомагає дітям і через димоходи кидає їм цукерки. Тому на свято Святого Миколая в країнах, здається, англосаських чи германських, там, де комін, в хаті, там діти повішували носки. А в Польщі, наприклад, ставили на коридорах десь взуття.
Bo czersti dymochody do cygnoskiw tam potrapy leci cukierkę. I suszeni jabłki i róż i wszakie takie inne słodkie. No, to dite jak najdłuższy, jak najbliższy ci szkarpetkę tam wiszale. W czemu dymochody, żeby jak najbliższy tam mogło potrapić. Tak samo jak my wystawiali wzucia, to jak najbliższe, takie zimowe, disne, żeby tam mama i tato, tak rozumiemy, kooperanty Mikołaja, mali, co tam pokłasty, no jak najbliższe, prawda? Tak co odbywało się z duszą i cichą świętego Mikołaja? A co odbywało się na przykład z duszami ludzi, którzy nie dopomagali dzieciom w Nitri, tam, gdzie win żyw? Ja teraz troszkę studiuję filozofię polskiego romantyzmu pierwszej połowy XIX stulecia. To nie tylko Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, Libelt, to Cieszyński, to Cegielski, to Chłopowski, to Jański, Towiański, insi. Czytając ją filozofię ich, no i coś, co mnie najbliższe zworuszuje, to fakt, że my nie narodzujemy się osobą, a narodzujemy się własną ludyną. Jest takie słowo polskie, osobnik, no, odynycja, oś odynycja ludzka, oś istota ludzka, oś narodził się zwier ludzki, homo sapiens. Ale to jeszcze nie osoba. Właśnie, to jest początek stworzenia. Bóg zakończył swoje dzieło ekskluzywne, Bóg bez nas zakończył swoje dzieło, kiedy stworuje zwierzę, jaki zwie się homo sapiens. Tam jest rozum i wola. I co ty teraz z tym rozumem i wolą i z tymi poczuciami i z ujawą i wczynisz? I teraz ludyna, to ta odynycja homo sapiens, która nie żywe lubowiu Świętego Mikołaja i dobrego Samarianina, ale żywe jak cej bajdużyj lewit, bajdużyj swieszczennik, jak ci nie tylko bajdużyj, ale nienawistni rozbijnik. Cia dusza w tej osobie zależy się w ciemu wsemu, co ze mnie, w ciemu wsemu, co pit rozumom, w ciemu wsemu, co na równi inodi rozumu, inodi niszcze, bo poczuci w tylko jakichś tam zoologicznych strachu, smutku, pożądania gniewu. Inodi jeszcze niszcze na równi fizjologicznemu, szunkowemu, seksualnemu. To niszcze i niszcze i niszcze. Tylko lubow, tylko wiera, tylko nadzieja, tylko lubow może cię duszu rozwiwaty i wnesty ci duszu i wszyty jej wielką, i tak, że ona wyrostała ponad coś, co tyleste fizjologiczne, ale także psychologiczne, ponad poczucia, ponad rozum nawet. Bo wiara pokaże nam trójcu, którą rozum nie może zrozumieć. Bo nadzieja pokaże nam niebo majbutnie, nieskinczone, bezsmertia, którego oko nie może pobaczyć. Pokaże nam nadzieja horyzonty, jakich oko nie dosiachnę. Wiera pokaże nieskończoności i paradoksy, których rozum nie zrozumie. Także i wiera, i nadzieja pozwalają ci duszy wyjść ponad ciało, ponad serce, ponad rozum, ponad ujawu, ponad wse, ponad oko. A lubow pozwoli nie tylko jakoś ponadrozumowo wdywlaty się w Boga i ponad coś, co tu i teraz wdywlaty się w nieskończone, niebesne, majbutnie, wira i nadzieja. A lubow dozwolić se wse dosiach że teper. Bo kiedy ty lubisz Boga, tak na sprawdzi, to Bóg przyjdzie do tebe, ty stiahujesz Boga, ty wtiahujesz, ty magnitujesz Boga, magnetyzujesz Boga i Wim przychodzi do tebie i oselił swoją w tobie czynić. Kiedy ty lubisz ci personaży niebieskie, one stają twoimi mieszkańcami, mieszkańcami twojej duszy. I to ta dusza twoja, można сказати, że niebo wciąguje w sobie. Boga, Bogi w Olimpu wciąguje w sobie.
Ale koły polubisz postaci historyczne, to nawet historyczne postaci wciągujesz w sobie. I czasy, i prostory, i podii, i Waterloo. I Napoleona, i Kutuzowa, i Aleksandra Makedońskiego, nawet grzesznych ludzi możesz polubić i wciągujesz ich w sobie, i w twojej duszy one żyją jakoś. Ty ich majesz. Może nawet majesz ich bliż niż samego sebe. Takim czynom, i to jest właśnie rozwytok osoby. Rozwytok osoby to rozwytok duszy, która ekstrapoluje, która wychodzi poza cewse, co jest dane na początku, przez Boha, jaki ekskluzywno nas stworzył bez nas. Ale więc kazał tak, ja wam daję instrumenty. I wy teraz możecie rozwijać się dalej i dalej. I perestupyty sobie dalej i dalej. Pered usim przez wiru, nadzieję i lubow. A z nich trzech pered usim przez lubow. Bo to, co wira może tylko wdywlać się i nadzieja, to wse lubow dosiahaje. Cieho wsiego lubow dosiahaje. Takim czynem w duszy może opinić się i Boh, i wsi personaży, i wsi przedmety, i wsi prostory, i wsi czasy, i wse. Wsi i wse. No, ja думаю, że to już odbywa się w Samarianie, kiedy on zruszył się. Natomiast to, co on tam zaczyna dopomagać, to już tylko nasłidok. Ja думаю, що це все звершувалося в Святому Ніколаю, коли він любив цих дітей ще перед ніччю, бо вони вночі починав дію, а за дня просто дивився на них і любив їх в душі тайкома. А коли прийшла ніч, і вони спали, і він був тоді під двійною заслоною їх сну і ночі. Тоді він приходив в дії. А коли не було ані ночі, ані сна, коли діти широко відкритими очами дивлялися в Ніколая, він робив вид, що він навіть не бачить, не дивиться. Він ховався, а любив їх страшенно в душі. Ось так. Ось так, власне. І тоді він вже їх мав в своїй душі. Ця душа виростала. Ja by nawet skazał, idući za Terezoj z Kalkuty, materiu Terezoj z Kalkuty, że na początku trzeba polubyty i Boga, i ludzi w duszy, tym zworuszeniem, a potem molboj, tam diwom jakimś pokutoj, tam liturgiej, czymś socjologiczno-pomitnym. I potem własne charytatywnością, solidarnością, przez jakąś konkretną pomoc. Potem. I bilż trzeba lubić wnętrze niż na zewnątrz. To chcesz, co zrobisz na zewnątrz. To dobre słowo. Nijak się ma do tej wielkiej lubowi, jak ja wnętrze. No bo nawet ważko wyrazy te wszystkie mają być. Słowa jest za kiepskie, sytuacji za banalne. Także ta lubow w nas, to ma być ten bezmężny okean duszy, która wże wyrosła z tych otiła. I która wże je w usich czasach minułych, majbutnich, w bohach, na Olimpach gdzieś tam krótyć. No i tu krótyć. Rozumiecie? Co w tej duszy biegają wsi świty, wsi czesnoty, wsi błahodati, wsi czucia. A z tego wielkiego bogactwa, z tego wielkiego okeanu, jakim jest to dusza, oś cukierka. Dla jakiejś dyty. Symbol. Ca wsia nasza solidarność po tym z ludźmi, ca wsia nasza dobrota dla ludzi, ca maja być mały fragment tej potężnej dziejsności, która maja być w nas. Tak lubiła Matka Teresa z Kalkuty, tak przynajmniej ona kazała, że jej nie jest potrzebni ludzie z groszami. I potrzebni jest ludy z lubowiu. Groszice, rycz, metaforyczna. Pomicz medyczna, chce rycz metaforyczna. A lubyty trzeba oczami, a nie rukami. Oczami, a nie medykamentami. Oczami, a nie groszami. Oczami, to oczy jak
widzerkalnia duszy. Tak samo Charles de Foucault. Він жив з цими туарегами в Марокко, здається, в Північній Африці. Він був французом, там капітаном, легії французької, здається. Він мав конексії у Франції, він міг їм допомогти, там крениці копати, лікарні будувати. А він нічого з цього не зробив. Він поселився серед них, там на краю. На краю, на краю. В якусь пустельню. І він просто жив з ними. Страждав з ними, мовчав з ними, плакав з ними, молився за них. Знайшли його розстріляного. No. Він соціологічно, він не отримав би Нобелівської премії за миротворчість, бо він нічого не викопав їм ні одної криниці. Ale win prosto ich lubił. No bo czy wykopaje kręcu, czy nie, i tak wsi zdochną. My wsi zdochnemy, bo my zwiri, znajete? I my pomremo, bo my ludy. Znajete co? Czy ktoś nam wykopaje tu krynycu, czy nie wykopaje? Lubow ma znaczenie soteriologiczne, spasitelne, a nie krynycja. No. Tomu najważniejsze nie jest, co ty robisz dla ludzi, tylko czy ty ich lubisz w swoim sercu. Czy ty zworuszony, czy ty przed nimi w swojej duszy na kolinach. Najważniejsze, znajdę nazowni, prosto nie szturchnuty przynajmniej ludzi. Najważniejsze, nie wredyty, nie szkodyty. Tomu niechaj episkop nie szturchaje, nie szturchne swieszczennika. Papa niechaj nie szturchne episkopa. Nie, papa niechaj nie szturchne patriarcha. Patriarch niechaj nie szturchne metropolita. Metropolit nechaj nie szturchne episkopa. Episkop chaj nie szturchne dekana. Dekan chaj nie szturchne parocha. Paroch chaj nie szturchne swieszczennika. Swieszczennik chaj nie szturchne wirnego, parafianina. Parafianin chaj nie szturchne drużyny. Drużyna chaj nie szturchne dytyny. Dytyna chaj nie szturchne młodszej sestriczki. Sestriczka młodsza chaj nie szturchne pesyka. Pesyk kotika, kotik myszko. Бачите, святіший отче Папа Римський, від вашого штурхнути чи не штурхнути залежне через деякий час, можливо, через 100 років, чи котик штурхне мишку. Ну і на закінчення, чи вартує взагалі це, що робив Миколай? Він був в Нітрі, так? Нітра. Миколай з Нітри. No z kilkoma dzieciom win dopomich. A z kilku jeszcze innych miejscowostej, gdzie win nie dopomich nikomu. Czy wartuje dopomagać ludziom? No tak, bo kto ogrije odne tiło, wytrę odnu sluzu, uspokoje odne serce, той допоміг цій особі, Богові і собі. Богові, ну бо Бог сказав, хто я був голодний, ти дав мені їсти. І що ви вчинили одному, то мені вчинили. Так що вартує, бо ти допоміг цій особі, ти допоміг Богові, і в результаті також на останньому суді ти допоміг трошки собі. Так що навіть якщо ти свинюшка, ти допоміг собі. Ура! А тепер далі. Чи вартує допомагати людям? Ні. Ні, бо це не має сенсу. Людей страждаючих є занадто багато. Наша допомога, якою масштабною би не була, то і так крапля в океані. І так кругом буде несправедливість, і гвалт, і брехня. I ludoistwo, i kradziszka, i naklep. Naklep.
i cierpienia i śmierć, życia niczego nie wartuje. Życie nie warte funta kłaków. Jak każdy Polak, życia nic nie wartuje. Życia nie ma sensu. I tak jest śmierć, a przed niej kucza strażdań. Tak że, czy wartuje pomagać ludziom, jak Mykoła? Tak. I nie. A wszędzie takie baczymy, że i Chrystus, i Cerkwa katolicka, i Chrystowa, i Mykoła Święty, wszyscy wymagają od nas, żebyśmy to robili. Choć socjologicznie, to nie ma wielkiego sensu. Synteza, znaczyć, będzie taka. Choć ta sprawa nie ma sensu i socjologicznie proigrajemy z tej dopomogą, krapla w oceanie potrzeb, to wszędzie takie dopomagajmy. Ale kiedy będziemy dopomagać ludziom i robić dobro, to nie siedź w sobie tej pesymizmu socjologiczny, to smyrenia tak jeszcze, co nic my nie robimy praktycznie, co za mało, nieskończono za mało. Nie siedź cej smutok w sobie, błażenni, kotry płaczuć. Nie siedź cej socjologiczny pesymizm. Ale takoż i cej wielki, nieskończony optymizm eschatologiczny. Bo zawdiaki ciemu, że będziemy lubyty i dopomagaty, my z ludyny, z homo sapiens, z odynycji zwieriaczej, stajemy osobami nieskończonymi. Bo choć oni to skinczeni, to mają w sobie jakimś dziwnym cudem nieskinczeni z bogów i nieskinczeni z bezsmertia niebesno. Tak że lubić i dopomagajcie, bo stajecie osobami, sotworujecie samych sebe nieskinczenymi. A i tym ludziom, jakim dopomożecie, jakoś smiakczy te przebywania w nacji Hirkoj Doliny Sliz w ciemu żachiti konstabora. Święty Mykołaju, molis za nas.